do hymnu państwowego. Proszę o wystąpienie dyrektora szkoły, pana Pawła Dunderowicza. Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015-2016. Witam naszych gości, pana Mariusza Zaborowskiego, burmistrza miasta i gminy Frisinie. Witam księdza prałata Leszka Rybkę, proboszcza parafii Ślesi. Witam pana Stanisława Krzanowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej gminy Ślesi. Witam panią Ewę Papulską, byłą dyrektor i wicedyrektor szkoły. Witam panią Katarzynę Fryzę, przewodniczącą Rady Rodziców. Witam nauczycieli i pracowników szkoły. Witam wszystkich rodziców. No i wreszcie witam, moi drodzy, was, uczniów naszego gimnazjum. W sposób szczególny witam uczniów klas pierwszych, którzy dzisiaj rozpoczynają naukę w nowej szkole. W nowej, ale tak naprawdę znanej wam szkole, bo mieliście okazję w ciągu poprzedniego roku szkolnego wiele razy tutaj być. Z okazji prowadzonej rekrutacji, z okazji drzwi otwartych, ale też myślę, że znacie tą szkołę z innych uroczystości, chociażby organizowanych przez gminę Ślesin. Poznaliście nauczycieli, może nie wszystkich. Dzisiaj, za chwilę pani dyrektor przedstawi wychowawców klas pierwszych, powie o organizacji tego nowego roku szkolnego. Nowy rok szkolny to na pewno nowe emocje, oczekiwania, obawy, co nas w tej nowej szkole spotka. Myślę, że szkoła, nauczyciele, zrobimy wszystko, abyście w tej szkole czuli się dobrze, bezpiecznie, żebyście mogli realizować swoje zamierzone cele. Każdy nowy rok szkolny niesie ze sobą coś nowego. I o takich dwóch rzeczach dzisiaj chciałbym powiedzieć. Pierwsza rzecz to podręczniki, które po raz pierwszy uczniowie gimnazjum otrzymują za darmo. Oczywiście są to podręczniki, które wam przekazujemy do użytku, a więc już tutaj, teraz mam taką prośbę do was, do waszych rodziców, abyście zadbali o te podręczniki, ponieważ one będą służyły również waszym następcom, którzy przyjdą do tej szkoły. Są to podręczniki wieloletnie, a więc przez 3 lata muszą być w dobrej formie. Zostaną one wam przekazane. Proszę się nie denerwować, one już są u nas w szkole, ale to jest ponad 1000 podręczników, które trzeba opisać, zaksięgować. Zostaną wydane w drugim tygodniu, o czym zostaniecie poinformowani, a wasi rodzice pojawią się w szkole. To rodzice właśnie, bo tak zdecydowaliśmy, to rodzice będą odbierać podręczniki. Będzie się to odbywać w godzinach popołudniowych, a więc każdy będzie mógł tutaj podjechać i odebrać osobiście, jednocześnie zapoznać się z regulaminem korzystania z tych podręczników i go podpisać, żebyśmy jasno na początku wiedzieli, jak nimi gospodarować. To jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, która się zmienia, to dowozy. Oczywiście wyłoniono firmę w ramach przetargu. Ona będzie dowozić, jest to firma Katarzyna Turist i ona będzie was dowozić do szkoły. Ale i o innej rzeczy chciałem powiedzieć. Po raz pierwszy chyba udało się tak zrobić, za co dziękuję panie burmistrzu,
za to, że Pan wysłuchał tych moich postulatów. Przywozimy Was wszystkich na godzinę 8.00, czyli wszyscy uczniowie gimnazjum będą rozpoczynać lekcję o godzinie 8.00. Ułożyliśmy plan, który za chwilę poznacie i będziecie kończyć lekcję najpóźniej o godzinie 15.20. Tak naprawdę będziemy funkcjonować na 18 oddziałach. Po 6 oddziałów na każdym poziomie, w tym jeden oddział integracyjny, klasa 2A, 17 osób, dwa oddziały sportowe, klasa 1A, B, 28 osób, klasa 2A, B, 23 osoby. Oba oddziały funkcjonują na dyscyplinie, którą wybraliście, czyli piłka nożna, zarówno dziewczyny, jak i chłopcy. Dla co niektórych w klasie sportowej no, zabrakło miejsca, bo już ta klasa nie mogła być bardziej liczna ze względu na specyfikę sportu, który wybraliście, ale też ze względu na to, że nasza szkoła nawet na taką liczbę uczniów w klasie jest nieprzygotowana. A więc też to jest ta nowa rzecz. Dowozy są zawsze trudną sytuacją na początku roku szkolnego. Proszę być cierpliwym. Proszę dać szansę na to, żeby się wszystko poukładało. Wszelkie jakieś sprawy proszę kierować tutaj do nas, ale też dostaniecie, moi drodzy, na godzinach wychowawczych numer stacjonarny do przewoźnika, który wygrał przetarg. I tam proszę kierować wszelkie jakieś pomysły na to, co się źle dzieje, aby można było później te przewozy normalnie realizować. Moi drodzy, skończyły się wakacje, rozpoczął się nowy rok szkolny. To nowe zadania, nowe obowiązki. To też kolejna próba waszej odpowiedzialności, waszej dorosłości. Życzę wam, abyście dobrze wykorzystali czas spędzony w tej szkole. Abyście rozwijali swoje pasje, zainteresowania, abyście uwierzyli w swoje siły. Uczniom klas trzecich życzę, abyście dobrze przygotowali się do egzaminu zewnętrznego, który już w najbliższym czasie, mogę powiedzieć, odbędzie się to 18 kwietnia, to jest poniedziałek i polecimy przez 3 następne dni z egzaminem zewnętrznym. Proszę wykorzystać ten czas. Nauczycielom życzę wytrwałości w realizacji zadań dydaktycznych, ale przede wszystkim wychowawczych. Rodzicom życzę no, jak najlepszych wyników waszych dzieci, ale też życzę tej dobrej współpracy ze szkołą, bo tylko dzięki tej współpracy możemy dobrze realizować zadania, które stoją przed szkołą i dobrze przygotowywać wasze dzieci do przyszłego etapu edukacji. Moi drodzy, koniec roku zawsze wiąże się z tym, że są nagrody za te osiągnięcia dydaktyczne. Ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że pan Łukasz Węd, właściciel firmy Reklinik, ufundował nagrodę dla najlepszego sportowca w Gimnazjum Ślesinie, która zostanie wręczona na zakończenie roku szkolnego. A więc widać, że można rozwijać się no, na każdej płaszczyźnie. Nie tylko tej naukowej, ale każdej. I każdy tutaj coś w tej szkole dla siebie znajdzie. Będzie mógł rozwijać te pasje, które rozpoczął w szkole podstawowej. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym. Proszę wykorzystać jeszcze dzisiaj pogodę, która jest. Myślę, że ona nie będzie sprzyjała nauce, ale powoli ona się będzie zmieniać. Prognozy są dobre, a więc myślę, że będzie czas też na naukę. I tego wam, moi drodzy, wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o wystąpienie burmistrza miasta i gminy Ślesin, pana Mariusza Zaborowskiego. Dzień dobry panie dyrektorze, drogie grono pedagogiczne, księże proboszczu, pracownicy oświaty, rodzice, ale przede wszystkim młodzieży gimnazjum w Ślesinie. Tak patrząc na tą pogodę, która jest na zewnątrz, rzeczywiście ona powoduje, że tej chęci nie ma. Natomiast muszę powiedzieć, że z jakąś taką przyjemnością przyjąłem te oklaski, które wy zrobiliście dla siebie jako uczniów, bo to powoduje, że widać, że wypoczęliście na pewno w tym okresie wakacyjnym i jesteście chętni do tego, żeby zdobywać nową wiedzę i żeby uczyć się, bo przecież przychodzimy po to, żeby tą wiedzę zdobywać, żeby osiągnąć coś w swoim życiu. Tutaj pan dyrektor wiele pracy włożył łącznie ze swoimi pracownikami w okresie wakacyjnym, żeby rzeczywiście poustawiać te wszystkie rzeczy, żebyście mogli chociażby od tej godziny 8 rozpoczynać zajęcia. Oczywiście nie wszyscy na 8 bezpośrednio będą przyjeżdżać, bo takiej możliwości nie ma.
i niektóre osoby będą po godzinie już 7. Nie ma takiej możliwości, musiały być autobusów pewnie jeszcze raz tyle, żeby każdy przyjechał na godzinę 8, a jest to niemożliwe, zwłaszcza, że mamy jeszcze szkoły podstawowe i również tam musimy te dowozy zapewnić. Życzę wszystkim, żeby ten rok był na pewno niezmarnowany. Macie wspaniałych nauczycieli, którzy też przez sezon wakacyjny nabierali energii, potencjału, żeby wychowywać was też w pewnym stopniu, ale zaszczepiać to, co jest najważniejsze, żebyście mogli w życiu osiągnąć jak najwięcej, bo nauka i te lata początkowe są najważniejsze w waszym życiu przyszłym i wykorzystajcie to. W szkole podstawowej dzieci mówiły, że tak jak się zaprezentujemy w pierwszych miesiącach pracy, w pierwszych miesiącach nauki, tak będziecie odbierani przez następne lata. I na pewno tak jest, bo ja kończąc szkołę podstawową nie byłem kujonem, ale skończyłem z czerwonym paskiem, ale chyba dlatego, że od początku dałem się zauważyć jako osoba angażująca się. Pan dyrektor też mówił o wychowaniu fizycznym i na pewno zmiana tych przepisów i to, że będziemy więcej ćwiczyć, to myślę, że to pozytywnie powinno wpłynąć na naszą chociażby tężyznę, czy na to, co dla nas też jest bardzo ważne i istotne. Więc życzę wszystkim wielu sukcesów. Angażujcie się, bo bardzo jest miło, kiedy przyjeżdżamy do was na uroczystości i możemy słyszeć, że mamy laureatów wielu konkursów, nie tylko w zakresie tutaj regionu konińskiego, ale również i województwa. Życzę wielu, wielu sukcesów. A korzystając z okazji, chciałbym również pogratulować osobom, które w okresie wakacji poszerzały swoją wiedzę. Jest to taki okres, kiedy można zdobyć kolejne kwalifikacje jako nauczyciel w szkole i mamy 3 osoby, które zdobyły stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Poproszę pana przewodniczącego, bo te życzenia są oczywiście od nas, od całego samorządu miasta i gminy Ślesin, od pana Stanisława Chrzanowskiego i wszystkich radnych, którzy dbają, ale też decydują o środkach, które przeznaczane są właśnie na oświatę. Nie żałujemy, pani dyrektor w szkole podstawowej dziękowała, że utworzyliśmy w tym roku 5 pierwszych klas. Są to klasy 21-2-osobowe. Na pewno to wpłynie pozytywnie na naukę i żeby ilość dzieci nie była zbyt duża. Ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły podstawowej w Ślesinie, jako Zaborowski byłem zawsze ponad 30 w klasie, więc te klasy były zdecydowanie większe. Moja córka we wrześniu chodzi do klasy, jest 32 w klasie, więc to są zdecydowanie większe klasy. Natomiast myślę, że taka decyzja spowoduje, że dzieci będą miały lepszy dostęp i lepsze warunki do nauki. Już, panie przewodniczący, to może kwiatki przekażę. Powiem tylko jeszcze jednej rzeczy. Rozpoczynamy pracę w szkole podstawowej. Dzieci, które przychodzą do mnie w okolicach 1 czerwca i młodzież z gimnazjum, widzę zainteresowanie na temat samorządu i tego, co się dzieje w gminie. Dlatego też o tym mówię. Rozpoczynamy remont zespołu szkolno-przedszkolnego w Ślesinie. Do końca stycznia zostanie zakończony. Ponad 1 100 000 złotych, prawie połowa dofinansowania. Więc to tak dla młodzieży, która się interesuje, a widzę, że coraz bardziej, z czego jest nam bardzo miło, bo to jest nasza wspólnota i myślę, że powinniśmy wszyscy myśleć i interesować się tym, co jest dla nas ważne. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nadaje pani Katarzynie Agnieszce Donderowicz stopień nauczyciela mianowanego. Serdecznie zapraszam. Stopień awansu zawodowego nadaje panu Arkadiuszowi Drelichowskiemu. I stopień awansu zawodowego nadajemy pani Annie Kierzek. Dziękujemy bardzo. Miłej nauki. Dziękuję.
Proszę o wystąpienie przedstawiciela Rady Rodziców, panią Katarzynę Fryzę. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, panie dyrektor, szanowni zaproszeni goście, drodzy rodzice, drodzy uczniowie gimnazjum. Cóż powiedzieć? W imieniu rodziców witam was wszystkich w murach tej szkoły i życzę, żeby uśmiech, który dziś macie na twarzy i ta żywość, taka, nie wiem nawet jak to nazwać, radość, myślę, bycia, trwała u was przez przynajmniej te 10 miesięcy, jak tu będziecie w tej szkole. Szanowni państwo, rozpoczynamy nowy rok szkolny. Rok, jak zawsze, pełen wyzwań, pełen nowych doświadczeń, pełen również zdobywania wiedzy, rozwijania talentów. Życzę wszystkim, aby ten rok właśnie taki był. Żeby nie tylko spełniały się marzenia, ale żeby rzeczywiście ta wiedza, którą zdobędziecie, była przetworzona i przekuta w sukcesy, które charakteryzują, myślę, tą szkołę. Są dla niej takim symbolem, myślę, piękna i również konkurencji na dzisiejszym rynku. Drodzy pierwszoklasiści, przed wami nowe doświadczenia, nowa szkoła, nowe mury, nowi nauczyciele. Życzę wam, żebyście byli otwarci na te nowe wyzwania, spotykali i poznawali nowych kolegów ze starszych klas, którzy bardzo, bardzo chętnie posłużą wam doświadczeniem i zdobytą wiedzą, ale przede wszystkim, żebyście również wy mieli szansę rozwijać